Hej, bardzo dużo widzów z Polski pyta mnie, gdzie można zakupić rośliny. Także podaję najczęściej w Polsce albo zielony parapet, bądź jungle booki, bo wiem tylko o tych przynajmniej, że sprzedają Ripsalisy. Ale postanowiłam też zakupić w dosyć znanym sklepie online w Niemczech, do którego linka znajdziecie w opisie tego wideo. I zakupiłam z wysyłką do Polski, do rodziców, bo tam akurat spędzałam trochę urlopu. I jak widzicie, rośliny dosyć dobrze zapakowane, przeszły bez uszczerbek, bez zniszczeń. Jedynie byłam zdziwiona, że ziemia nie była zbyt dobrze zabezpieczona. I dodane były etykietki, co zawsze jest przydatne, zwłaszcza w przypadku Ripsalisów, bo niektóre są dosyć podobne do siebie. Pod koniec tego filmiku pokażę już Wam całe rośliny z ich etykietkami. A także jeszcze jednego lepismiu, które zakupiłam, ale to już u mnie w Anglii przez eBay. I ten z kolei tutaj, Ripsalis buccelli, to no najsłabiej zniósł tą, czy najgorzej też zniósł tą podróż. Trochę taki zmęczony, zmarniały przyjechał do mnie. Jak ja tu sobie grzebię i szukam na kolejnych roślin, to zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, do naciśnięcia dzwoneczka, wówczas YouTube poinformuje Was o kolejnym wideo dostępnym do obejrzenia, no i do komentowania oraz lajkowania, polubienia danego filmiku, bo to wpływa dobrze na algorytm i YouTube rozpowszechnia wtedy mój kanał, także z góry też dziękuję za takie wspieranie mojego kanału. O, ta roślinka może Wam się wydawać nieco podobna, znajomo wyglądająca, o niej trochę powiem później. Przybyła jako Ripsalis trigona, a w sumie teraz ponoć zmieniła nazwa na Trigonoids. Ale czy to ta roślinka? To powiem Wam nieco później. Jak widzicie, sadzonki są dosyć dużych rozmiarów, także jestem bardzo zadowolona i co nawet mnie zdziwiło, że takie duże. I to już bodajże ostatnia roślina, którą zakupiłam. A na stronie tego sklepiku znajdziecie też mnóstwo epifilum. Chyba kiedyś więcej mieli Ripsalisów. Jeszcze zamówiłam Ripsalis dismilis, ale nie było go. Więc można było sobie na przykład zastrzec, że by w zamian co mogliby przesłać na przykład. To też jest bardzo fajnym pomysłem. A jeszcze tutaj jedno, jak się okazuje, jeszcze jedna roślinka. No jestem ciekawa, czy Wy kiedykolwiek może zakupiliście również i u nich. I jeśli tak, to jakie roślinki, czy jesteście zadowoleni? I muszę przyznać, że te patyczaki są w dosyć niezłym podłożu. Także jeżeli ktoś nie chce od razu przesadzać, to spokojnie może nieco poczekać. Tak więc tutaj mamy Ripsalis buccelli. No jak widzicie, tak jak mówiłam, roślinka nieco zmarniała w podróży. Takie bardzo wiotkie te pędy. Widać, że no musi być nawodnione. Także tak wyglądała przed podaniem wody, a tak już następnego dnia widać, że już jej się poprawiło. I następna roślina to jest Ripsalis tucumanensis. Kiedyś była zakwalifikowana jako podgatunek Ripsalisa flocosy, ale teraz jest własnym oddzielnym gatunkiem. I przechodzimy do następnego patyczaka, a jest z nim właśnie to, co może Wam się wydawać jako trigona.
przybyło jako trygona, ale to jest mikranta. Z tego względu, iż trygona wszystkie pędy zawsze ma takie trzy narożne, że tak powiem. Tu widać ewidentnie, że jest tych więcej boków niż tylko trzy. Także, i to również potwierdziły mi inne osoby. Także kolejna mikranta do mojej kolekcji. I dalej będę poszukiwać prawdziwej trygony. Tu z kolei mamy Rypsalis flocosa spod gatunku Pilteri. A tak podobnie jak i we wcześniejszym przypadku, również to jest zakwalifikowane już jako po prostu Rypsalis Pilteri. I następny to jest Rypsalis grandiflora. Nieco może przypominać Nyx Amandi tymi, grubymi pędami, ale całkowicie inaczej kwitnie, też nowe pędy inaczej wychodzą, nie tak jakby spod epidermy i nie tworzą takich pętli. To są wszystko moje nowe nabytki, a ostatni zakup to, tak jak mówiłam, z eBaya, bardzo rzadko spotykane Lepisthum Warmigianum. Dziękuję za obejrzenie i pozdrawiam. Pa!